Cześć Wam! Dzisiaj chcielibyśmy Wam pokazać bezprzewodową myszkę optyczną firmy Genius, model DX Echo. Jest to myszka, która różni się od standardowych myszek tym, że do działania nie wymaga żadnych baterii. Zasilanie tej myszki odbywa się za pomocą tak zwanego złotego kondensatora o bardzo dużej pojemności, dzięki któremu po podłączeniu tej myszki na 5 minut do portu USB możemy jej używać praktycznie przez cały dzień. Czas działania na jednym ładowaniu to jest około 6-7 godzin. Ok, teraz powiem Wam, co znajdziemy w zestawie kupując myszkę. Oczywiście narzędzie do pracy mysz Geniusa. Nano odbiornik, dzięki którym mysz będzie się komunikowała z komputerem. Kabel do ładowania USB, płytę ze sterownikami i instrukcje obsługi. Mogę powiedzieć tyle, że myszka jest bardzo wygodna, jest dosyć duża. Tu ma specjalne wcięcie na palec, wykonana jest z solidnych materiałów. Tutaj mamy gumę, dzięki której nasz palec będzie się pewnie trzymał na tej myszce. Z boku dwa przyciski, oczywiście pokrętło do różnych operacji. Tutaj mamy przycisk DPI, dzięki czemu możemy sobie zmienić rozdzielczość myszy z 800 na 3600 dwukrotnie. I tutaj jeszcze jeden przycisk. Jest to programowalny przycisk, dzięki któremu możecie wykonać praktycznie dowolną akcję na komputerze, taką jak ściszenie, otworzenie dowolnego programu. Jest to bardzo wygodne podczas codziennej pracy. Także jak widać, dosyć dobrze wykonana mysz z wieloma funkcjami. Ciekawą zaletą tej myszki jest jeszcze ukryty pod obudową miejsce na mikroodbiornik, dzięki czemu przy transporcie ten odbiornik nigdzie nam się nie zagubi, zawsze będzie razem z myszką. Możemy sobie tam ukryć. Technologii BlueEye, co oznacza, że myszka bardzo dobrze spisuje się na każdym rodzaju powierzchni, zaczynając od blatu drewnianego, blatu biurka, poprzez matowe szkło, dobrze spisuje się na dywanie, naprawdę na każdym rodzaju powierzchni. Dodatkowo, inaczej niż w innych myszkach, sensor świeci na niebiesko, a nie na czerwono. Jeśli chcecie już więcej kupować baterii do myszek, ta mysz jest idealnym rozwiązaniem. Tak jak mówiliśmy wcześniej, wystarczy podłączyć ją kablem USB do komputera, ładować 5 minut, a czas pracy będzie trwało około 5 godzin. Także jak najbardziej polecam. Więcej informacji jest umieszczone na specjalnie przygotowanej stronie internetowej oraz na karcie produktu w naszym sklepie. Także jeżeli zainteresował Was produkt, który Wam dzisiaj pokazywaliśmy, zapraszamy do zapoznania się z większą ilością informacji. To tyle. Tak. Dziękuję. Do następnego razu. Cześć.